Cześć, witam Was ciepło w kolejnym filmiku. Dzisiaj filmik taki trochę spontaniczny, bo tak szczerze mówiąc to myślałam, że puszczę Wam informację tutaj na społeczność, że vloga dzisiaj nie będzie, ponieważ w ostatnich dniach COVID zaostrzył moje choroby przewlekłe, ale dzisiaj jakoś tak wstałam, myślę, jest jakby trochę lepiej, no więc spróbuję i nagram. W tamtym tygodniu, kiedy w sobotę opublikowałam film dotyczący stylu boho, powstała taka propozycja od jednej z Was, żeby nagrać film dotyczący elegancji. I pomyślałam sobie, że rzeczywiście jest to bardzo fajny temat. Temat, który ostatnio jest na czasie, bo też na przykład widziałam, że ostatnio Zofia Stylistka nagrała chyba dwa takie filmiki dotyczące właśnie elegancji, takiego tego modowego aspektu elegancji. Ale pomyślałam sobie, że dlaczego by nie rozszerzyć problematykę elegancji jeszcze na inne sfery. Postarać się omówić ją troszeczkę pod innym kątem, troszeczkę z innej strony na nią spojrzeć. Ja mam taki zwyczaj zawsze, że kiedy zaczynam przygotowywać tematy moich różnych prezentacji, wystąpień, zaczynam od definicji. Dlatego, że definicja już pozwoli nam naprawdę mówić o tym, co to słowo znaczy. My często pod różnymi pojęciami rozumiemy bardzo różne rzeczy i dlatego myślę, że warto zacząć od takiego doprecyzowania pojęcia. No i co nam mówi słownik języka polskiego na temat przymiotnika elegancki i rzeczownika elegancja? Elegancja to jest dobry smak w ubiorze i wytworność w sposobie bycia. Elegancki, ubierający się i zachowujący się w sposób pełen elegancji. Zobaczcie, tutaj są dwie rzeczy. Mamy osobę, która ubiera się w sposób elegancki i zachowuje się w sposób elegancki. I dopiero wtedy to jest osoba elegancka. Dlatego, że tutaj mamy spójnik i. A według tutaj kategorii logicznych, żeby była rzeczywiście zdanie prawdziwe, czyli żeby ta osoba była elegancka, muszą być spełnione dwa warunki, czyli ubiera się elegancko i zachowuje się elegancko jednocześnie. Wtedy to będzie rzeczywiście osoba elegancka. Jeżeli mamy osobę, która ubiera się elegancko, ale zachowuje się tak, że to przeczy naszemu pojmowaniu elegancji, to wówczas będziemy mieli po prostu osobę, która ubiera się zgodnie z zasadami pewnego dress code'u. Stosuje pewne zasady i tak się ubiera, wygląda dobrze, ale niekoniecznie jest osobą elegancką. Ale z drugiej strony mamy osobę, która zachowuje się dobrze, bardzo dobrze, elegancko, ale jednocześnie ubiera się niedbale albo ubiera się tak jakby, że przeczy to takim naszemu pojęciu elegancji, no wtedy myślę, że możemy powiedzieć, że to będzie osoba bardziej o wysokiej kulturze osobistej, natomiast niekoniecznie będzie to osoba elegancka. Dlatego elegancja to jest coś, co łączy nasz wygląd, ale także nasz sposób zachowania się. I myślę, że my możemy zastanowić się, jak wygląda elegancja w odniesieniu do takich kilku sfer człowieka. Po pierwsze sfery emocjonalnej, po drugie sfery społecznej, a po trzecie do sfery rozwoju duchowego. Dlatego, że człowiek każdy jest jednością psychofizyczną, czyli on jakby składa się z fizyczności swojej i tutaj w tej fizyczności będziemy mieli wygląd, składa się z emocji, z emocjonalnego podejścia do świata, do siebie samego i składa się ze stosunków społecznych, tak? Czyli ze sfery społecznej, czyli nawiązuje, podtrzymuje kontakty społeczne, kontakty towarzyskie z osobami ze swojego najbliższego otoczenia i z osobami już z otoczenia dalszego. I wreszcie jest osobą duchową, w sensie, że rozwija się nie tylko fizycznie, ale także jego wnętrze może, nie zawsze tak jest, ale może ulegać różnym przeobrażeniom i rozwojowi na drodze jego życia. No i teraz właśnie, spróbujmy sobie zastanowić się, z kim jest osoba elegancka w tych właśnie sferach.
Jeśli chodzi o ten rozwój emocjonalny, to wydaje mi się, że człowiek elegancki to jest człowiek dojrzały emocjonalnie. To jest człowiek taki, który potrafi zaakceptować pewne emocje, które w nim tkwią. Nie dziwią go emocje, które do niego docierają w różnych sytuacjach, ale nie wyraża on tych emocji w sposób taki gwałtowny, krzykliwy. Nie obraża nikogo. Nie rzuca tutaj słowami niecenzuralnymi. Nie reaguje bardzo gwałtownie. Natomiast ma takie sposoby, żeby te emocje z siebie wyrzucić w inny, akceptowany sposób. No na przykład, co może robić taki człowiek? Na przykład uprawia sport. Na przykład ma aktywność fizyczną. Nie wiem, to może być taniec, to mogą być inne jeszcze działania. Bardzo często nasza taka właśnie elegancka osoba na przykład spędza dużo czasu uprawiając ogród, działkę, czy w ogóle zajmując się roślinami. Bo jak już tak się tak naprawdę w swojej działce, w tym ogrodzie namęczy, nadziała, a potem sobie usiądzie, to jeszcze ma doznania estetyczne. I to też powoduje, że powstaje u nas dużo, dużo bardzo fajnych, pozytywnych emocji i te emocje negatywne, które każdy z nas ma, są zmniejszane i są często też zastępowane emocjami pozytywnymi, a z pozytywnym podejściem do świata po prostu łatwiej żyć i chyba też łatwiej być eleganckim. Tutaj też jest bardzo ważna sprawa, że człowiek, jeżeli chodzi o tę sferę emocjonalną, osoba elegancka, ma też świadomość swoich wad i swoich zalet. I to jest też bardzo fajna sprawa, nie tylko jeżeli chodzi o potem konsekwencje w podejściu do innych osób. No bo na przykład wiemy, że nie ma człowieka bez wad, tak? Że wszyscy mają jakieś słabe momenty, że wszyscy mają jakieś swoje niedoskonałości, które gdzieś tam w nich są, ale także w podejściu do mody, ponieważ taka osoba będzie prawdopodobnie dobierała ubiór w ten sposób, żeby podkreślać to, co w niej jest ładne i przy okazji być może kamuflować to, co wcale takie ładne nie jest. Ale nie będzie skupiała się tylko na jednej sferze ubioru, tak? Czyli na przykład nie będzie tylko ubierała się tak, żeby tylko była jak najmniej widoczna, żeby nie rzucać się w oczy. Ona też będzie podkreślała swoje atuty i ubraniem odpowiednio dobranym, biżuterią, dodatkami różnego rodzaju innymi, będzie pokazywała: spójrzcie na mnie. Jestem elegancka, jestem atrakcyjna, podobam się sobie. I to też będzie miało, myślę, odzwierciedlenie w odbiorze społecznym właśnie tej osoby. Myślę też, że kobieta elegancka, jeżeli chodzi o tą emocjonalną stronę, będzie miała łatwość, może większą łatwość, akceptacji upływającego czasu. To, że ciało jej się zmienia, to, że inaczej wygląda, że zmieniają się proporcje, że twarz już nie jest taka świeża. Zresztą same wiecie, jak to wygląda, nie muszę chyba o tym mówić, ale to nie będzie dla niej problemem. O tyle, że nie będzie ona desperacko próbowała zatrzymać młodość albo desperacko wręcz będzie próbowała się odmłodzić, ale będzie szła zgodnie z tym, co się z nią w tym momencie dzieje. Co się dzieje nie tylko z jej wnętrzem, ale także z ciałem. Te emocje będą jakby nadążały za tym, że ciało się zmienia, że zaczynamy być w tym eleganckim wieku. I to nie znaczy absolutnie, że taka kobieta elegancka będzie trzymała się cały czas utartych schematów, będzie ubierała się bardzo zachowawczo. Nie. Ona może eksperymentować, ona może bawić się modą, ale ta zabawa nie będzie spowodowana tylko tym, że ona chce być ciągle młoda. Będzie chciała wyglądać atrakcyjnie, będzie chciała wyglądać pięknie, ale na planie pierwszym nie będzie tego, że będzie chciała wyglądać przede wszystkim młodo. Myślę, że eleganckie pod względem emocjonalnym są też te osoby, które nie czują zawiści w stosunku do innych osób. Zawiść jest taką emocją, która niszczy człowieka, niszczy jego w środku, ale też niszczy jego na zewnątrz, ponieważ nie sądzę, że możemy tutaj powiedzieć o kimś, kto będzie zawistny, kto będzie tylko łypał na błędy innych osób, kto będzie zazdrościł cały czas innym osobom, kto będzie pragnął, żeby tym osobom się nie powiodło w życiu, żeby ktoś w końcu zobaczył, że one źle działają, że one nie są takie piękne, nie są mądre, nie są eleganckie itd.
dalej. Myślę, że to wszystko przełoży się także na wygląd tej osoby. Będzie się to też odzwierciedlało chociażby w jej mimice. Będzie się to odzwierciedlało chociażby w jej postawie ciała. Nie jest niczym złym, moim zdaniem, zazdrość, bo zazdrość jest taką emocją, która nas pcha do zmiany, ale zawiść jest zdecydowanie zła. Taki chyba najprostszy sposób, gdzie możemy sobie odróżnić zazdrość od zawiści, to jest to, że jeżeli ktoś ma coś, a my tego nie mamy, to kiedy czujemy zazdrość, to myślimy sobie, ja bym chciała to mieć. I teraz sobie kombinujemy, jak to zrobić z naszymi warunkami, z naszym stanem życia i tak dalej, żebyśmy osiągnęli to, co ma ta osoba, albo podobny tutaj poziom tego czegoś, co ma ta osoba. Natomiast przy zawiści nie ma czegoś takiego, że my to chcemy mieć. Przy zawiści my chcemy, żeby ta osoba tego nie miała, żeby ona to straciła, żeby to nie było już w jej posiadaniu. No i teraz zobaczcie, zazdrość w pewnym sensie nas pcha do przodu, ponieważ powoduje, że my pracujemy nad sobą. Zawiść jest emocją totalnie destrukcyjną i tak naprawdę nie przystoi ona żadnej eleganckiej kobiecie. No i teraz druga sfera, to jest sfera społeczna, ponieważ kobieta elegancka żyje w jakimś społeczeństwie, żyje w jakiejś grupie, ma swoją rodzinę, ma swoich przyjaciół, ma inne osoby, które gdzieś tam ją otaczają w bliższym albo dalszym otoczeniu i tutaj również, żeby można było o niej powiedzieć, że ona jest elegancką osobą, muszą być pewne zachowania, musi być tutaj pewien styl stosunków z tymi właśnie osobami i myślę, że przede wszystkim kobieta elegancka jest osobą empatyczną i ta empatia jest dla niej bardzo ważną cechą, ponieważ jeżeli jesteśmy empatyczne, to my bardzo rzadko zrobimy jakieś gafy, my bardzo rzadko komuś zaszkodzimy, my bardzo rzadko powiemy słowa, które trudno czasami cofnąć i słowa, które sprawią, że otoczenie będzie nas odbierało jako osobę bardzo nieeleganckie. Mówiłam Wam o tym przed chwileczką, kiedy mówiłam o tych emocjach, że osoba elegancka to jest osoba dojrzała emocjonalnie. I to też się przejawia w stosunkach społecznych. Zobaczcie, dzieci, które małe dzieci, mają na przykład taką cechę, jaką jest mówienie tego, co im w tym momencie przyjdzie do głowy. Niezależnie, czy to kogoś pochwali, czy sprawi mu przyjemność, czy też na przykład urazi drugą osobę, czy sprawi, że poczuje się ona przez to, co to dziecko mówi, źle. Podobnie też czasami robią osoby na przykład niepełnosprawne intelektualnie. Natomiast w procesie socjalizacji my jesteśmy uczeni pewnych zachowań, które są nieeleganckie, które są brzydkie, które sprawiają nie tylko, że sprawdzimy przykrość innym osobom, ale sprawiają, że te osoby będą się od nas odsuwały. Jeżeli osoba nasza, nasza kobieta, nasz mężczyzna, bo to nie zależy od płci, jest osobą, której coś w procesie socjalizacji, wychowania poszło nie tak, to ta osoba także w wieku dojrzałym, dorosłym będzie waliła prawdę prosto w oczy. Tylko tyle, że to niekoniecznie musi być prawda. Że to może być coś, co wcale w tym momencie nie powinno zostać powiedziane, ponieważ to może sprawić przykrość drugiej osobie. Nigdy nie wiemy, jaka to będzie przykrość. I tutaj myślę, że trzeba sobie takie postawić pytanie, czy rzeczywiście mówienie prawdy w oczy, czy to jest prawda, czy też jest to po prostu zwykłe chamstwo. A to na pewno nie ma nic do czynienia z elegancją. Czym jest prawda, czym jest właśnie czyste chamstwo, to ja myślę, że na ten temat można by było jeszcze dużo, dużo mówić i tak sobie pomyślałam, że może kiedyś jeszcze przy okazji taki temat poruszę w sobotnich takich wystąpieniach, bo też chciałabym o tym troszeczkę więcej powiedzieć w kontekście ubrania i w kontekście eksperymentowania z własnym stylem. Także w tym momencie, na ten moment się tutaj, na tą chwilę zatrzymuję się tylko na tych kilku zdaniach. Jeśli chodzi też o tę warstwę społeczną, to na pewno kobieta elegancka, osoba elegancka ubiera się stosownie do okazji. Ale nie tylko dlatego, albo i wie dlatego, że ma jakieś poczucie takiego dress code'u, wie, że pewne rzeczy nie wypada. Na przykład na wesele nie idzie się w białej sukience, na pogrzeb idzie się na czarno albo w ciemnych kolorach i tak dalej, i tak dalej. Ale nasza kobieta elegancka w tej takiej sferze społecznej będzie tak robiła dlatego, żeby nie sprawić przykrości
innym osobom. Kiedy na przykład idzie na przyjęcie, gdzie jubilatka, wiemy, że ubiera się raczej skromnie, wystąpi w skromniejszej kreacji, no to nasza kobieta elegancka nie stroi się od stóp do głów w brylanty, w koronki i w inne jeszcze takie ubrania, które powodują, że to ona będzie na pierwszym planie i przyćmi naszą solenizantkę czy jubilatkę. Jeżeli kobieta elegancka spotyka się na przykład ze swoją przyjaciółką, której wie, że ostatnio coś nie bardzo jej się wiedzie w sferze materialnej, no to nie stroi się we wszystkie swoje Prady, Louis Vuittony i tych podobne jeszcze marki, bo wie, że to jest po prostu nieelegancko, że tak się nie powinno robić. Kiedy kobieta idzie na przykład do opery, do teatru, do filharmonii, no to nie ubiera koszulki na ramionczkach, ani sukienki odsłaniającej goły brzuch, no bo to na przykład zakłóci odbiór sztuki widzom, którzy siedzą koło niej, czasami dosłownie ramię w ramię, ręka w rękę. Tutaj też jest taka moja mała dygresja, ale na przykład zobaczcie, czasami jest taka sytuacja, kiedy konwenanse sobie, a inne osoby sobie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, gdzie na przykład jest, powiedzmy, pogrzeb i z wolą zmarłego i wolą jego rodziny było to, żeby przyjść ubranym na jasno, w jasne kolory. Myślę, że w takim przypadku kobieta elegancka raczej będzie dawała, na pewno, moim zdaniem na pewno, będzie dawała pierwszeństwo kontaktom społecznym. Bardziej będzie chciała sprawić przyjemność, czy nie sprawić tutaj nieprzyjemności tym osobom, które w tym momencie cierpią po zmarłym, które przeżywają różne trudne emocje, niż pokazać, że aha, ja wiem, jak trzeba zachować się na pogrzebie i idę na czarno. Tutaj wyczucie drugiej osoby, wyczucie chwili, myślę, że dla osoby eleganckiej jest bardzo ważne i myślę, że czasami to wyczucie chwili, jeszcze spotęgowane empatią, które ta osoba ma, pozwoli jej wybrnąć dobrze z twarzą z bardzo, bardzo wielu trudnych sytuacji. Myślę, że taką cechą, jeżeli chodzi o rozwój społeczny, o sferę społeczną, jest też to, że osoba elegancka zachowuje się tak samo do obcych osób, jak i do osób swoich bliskich, które mieszkają z nią w jednym domu albo są z nią w stałych kontaktach. Zachowuje się tak samo w stosunku do osób znaczących w jakiś sposób, nie wiem, mądrzejszych, bogatszych, na wyższym stanowisku, czy w jakiś sposób uprzywilejowanych, jak i w stosunku do tych, którzy są ubożsi, mniej wykształceni, mniej atrakcyjni. Dla osoby eleganckiej nie ma tutaj tak naprawdę żadnego znaczenia. I tu jest człowiek, a to wszystko są tylko dodatki do tego człowieka, które gdzieś tam też w tle są, natomiast ta kobieta nie wyciąga ich na pewno na plan pierwszy i nie zmienia swojego zachowania. Czyli kobietą elegancką się jest, a nie się bywa. No i trzecią sferą, która też jest bardzo ważna, to jest sfera duchowa. Kobieta elegancka, osoba elegancka rozwija się duchowo, staje się coraz bardziej sobą, coraz bardziej podwyższa jakość swojego życia, także życia wewnętrznego, bo tutaj o to w tym sferze duchowej chodzi. Bardzo często będzie czytała książki wartościowe, niekoniecznie mądre książki, napisane trudnym językiem, ale takie książki, które polepszą jej stan psychiczny, wewnętrzny, spowodują, że spogląda bardziej szeroko na rzeczywistość, będzie oglądała wartościowe programy, będzie korzystała z różnych tutaj możliwości rozwijania siebie, wreszcie będzie także pozwalała sobie na przemyślenia dotyczące siebie, dotyczące świata, dotyczące różnych problemów dzisiejszej rzeczywistości, na przykład problemu zmian, które zachodzą w świecie. Myślę, że wtedy będzie jej też łatwiej zaakceptować pewne rzeczy, które w świecie istnieją, ale też będzie jej łatwiej nawiązywać kontakty z innymi osobami i podtrzymywać kontakty z innymi osobami, zwłaszcza tymi niepodobnymi do niej, bo na przykład nie będzie starała się wtedy na siłę na jakąś stronę jedną przyciągnąć, a bardziej będzie starała się zrozumieć ich punkt widzenia i przekazać swój punkt widzenia, to co ona myśli o tym świecie. Kochani, myślę, że ten cały temat jest dość szeroki i że na takim krótkim filmiku trudno mi omówić tutaj wszystko. Jeżeli ten temat będzie Was interesował, to gdzieś tam jeszcze
pociągniemy go sobie, omówimy go sobie. Ja myślę, żeby też troszeczkę zagłębić się w sprawę elegancji przy okazji eksperymentowania z własnym wyglądem, z własnym ubiorem u kobiety dojrzałej, korzystania z tych wszystkich różnych styli, które tutaj w sobotę prezentuję, ale to myślę, że muszę sobie to poskładać, przemyśleć i na pewno Wam tutaj opowiem. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia w sobotę.